Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Bulustrando i zapraszam na kolejny wywiad w Biznes Info TV. Dziś naszym gościem jest pan Jan Pawlik, Workplace Management Director w ISS Facility Services Polska. Dzień dobry panie Janie. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, jak wygląda obecnie powrót do biur pracowników, jak państwo w tym pomagają też pracodawcom. Zacznijmy od tego, czym się zajmuje firma ISS Facility Services Polska. Jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się obsługą nieruchomości kompleksowo. Tak naprawdę najbardziej lubimy świadczyć tę usługę w takim modelu IFS, czyli zintegrowanych usług Facility. To jest bardzo szerokie pojęcie. Ono obejmuje zarówno kwestie techniczne, jak i takie prozaiczne, jak na przykład sprzątanie, ale również te rzeczy, którymi ja się zajmuję, czyli szeroko rozumiany workplace. Kolejna studnia wyzna pojęciowa, bo co to może być, to myślę, że w trakcie tej rozmowy sobie trochę opowiemy, bo pojęcie jest tak różne, jak różne firmy chcą po prostu o nim mówić. Dotyczy bardzo szerokiego spektrum różnego rodzaju działań, które możemy zrobić dla pracowników po to, żeby lepiej zorganizować im pracę albo po prostu umienić im życie w biurze. No a jak w takim razie z państwa perspektywy wygląda ten proces powrotu do biur? Ja muszę powiedzieć, że on mnie niesamowicie zaskakuje. To znaczy wydawałoby się, że biorąc pod uwagę statystyki dotyczące ilości metrów kwadratowych powierzchni na osobę w Polsce, on powinien być natychmiastowy. I na przykład w naszej firmie tak było, że my pracowaliśmy z uwagi na powagę sytuacji, bo też pomagaliśmy klientom przetrwać COVID, co wiązało się z uruchomieniem całego szeregu nowych usług i w ogóle przedefiniowaniu trochę na przykład naszych takiej najbardziej, pewnie państwo najlepiej nas znają, z usług utrzymania czystości na tak naprawdę usług utrzymania bezpieczeństwa. Tu mówimy o różnego rodzaju dezynfekcjach, różnego rodzaju systemach, które wspomagały, nie wiem, albo koncentrację, albo przeciwdziałały koncentracji pracowników. To robiliśmy za pomocą różnego rodzaju IoT. Albo po prostu dedykowanych osób, które chodziły za pracownikami i mówiły nie wolno. Było to skuteczne i tak sobie myśleliśmy, że tak jak u nas biuro jest dość popularne i widać, że przynajmniej to dla mojego pokolenia to jest trochę takie dość oczywiste, że bardzo dużo rzeczy można załatwić przy kawie i fajnie w tym biurze czasem się pojawić. Umówmy się, komunikacja mailowa, komunikacja przez komunikatory jest nieefektywna i powoduje cały szereg nieporozumień. Nie wiem, no ja już jestem trochę tym zmęczony, no bo to jest trochę tak, wysyłam maila, potem dzwonimy go wytłumaczyć, po czym spisujemy notatkę w nawiązaniu do rozmowy, czyli musimy wykonać trzy czynności, które przy kawie możemy zrobić w sposób zupełnie naturalny. I szybszy. I szybszy. Ale to nie jest takie proste. No właśnie, bo ten powrót do pracy w biurze wygląda inaczej z perspektywy pracodawcy, a inaczej z perspektywy jakby pracownika. Państwo są jednym z największych pracodawców ogólnie światowo, więc mają państwo na pewno spojrzenia, ale też badania na to, jakie są te oczekiwania. Czy one są spójne w tym momencie? Zacznijmy może od perspektywy pracownika, bo ona jest taka może ciekawsza troszkę. Z perspektywy pracownika tak naprawdę wydarzyła się rewolucja, bo teraz to, czy my przyjdziemy do biura, czy do niego nie przyjdziemy, jest trochę taką samą decyzją konsumencką, jak kupienie czegoś w jakiś sposób. Bo znowu, przed COVID-em bardziej naturalne było, przynajmniej dla większości osób, kupowanie rzeczy, zwłaszcza takich, których trzeba dotknąć, powąchać, obejrzeć w sposób fizyczny. Pandemia to zmieniła. Podobnie jest z biurami. To, co było naturalne, czyli obowiązek przychodzenia do biura, stawienia się na określoną godzinę i tak dalej, z tym się nie dyskutowało. No teraz można. Większość pracodawców sytuuje się w modelach hybrydowych. To też znaczy dużo dla rzeczy. Dla każdego coś innego. Tak, dla każdego coś innego. Natomiast co to powoduje dla pracownika? Otóż, tak jak mówiłem wcześniej, pracownik może podjąć decyzję, czy przychodzi do tego biura, czy nie. Natomiast co składa się, co się może złożyć na tą decyzję? No, odpowiedzi jest nieskończenie wiele. Dzisiaj mamy deszcz i założy się, i piątek, założy się, że biura są puste. Zapewne. Mamy dwa czynniki, które się nakładają. Potem patrzymy sobie na przykład na to, czy ja mam zapewnione miejsce do pracy. I czy to miejsce do pracy spełnia moje oczekiwania w modelu hybrydowym? I tutaj chodzimy do kolejnej rzeczy. Biurko nie wystarczy. To nie jest tak, że wszystkie firmy przed COVID-em miały przygotowane biura w takim systemie, powiedzmy tam, one się różnie nazywają, ale elastycznym, czyli że za biurkiem idzie jakieś zaplecze sal konferencyjnych, różnych miejsc spotkań, do różnych typów spotkań, które oczywiście w ramach badań workplace'owych możemy jakoś tam dostosowywać do organizacji, do modelów pracy. To nie było wcale tak bardzo powszechne, jak się to wydaje z perspektywy Warszawy i tych naszych wszystkich pięknych front office'ów. W całej masie biur to jest jakiś tam procent.
Jak się okazuje, statystycznie chyba mniejszy, no bo znowu, czy ja mogę przyjść do biura, bo na pewno mam tu biurko. Może mam aplikację, gdzie mogę sprawdzić. O, kolega mi zajął, to już nie pójdę. A jak jest z dostępnością sal konferencyjnych? Bo dzisiaj mam dużo coli. Nie ma tych sal. Kolejne znowu dwie odpowiedzi na nie. A czy mam miejsce parkingowe? Kolejna odpowiedź na nie. A czy lokalizacja, do której mam dojechać, jest łatwa? Czyli okej, nie mam tego miejsca, to mogę dojechać komunikacją. Już takich najważniejszych punkcików, tak, to już wrzuciliśmy dużo. Potem dochodzi sprawa pokoleniowa, czyli dla mnie jest to oczywista, ta kawa i benefit, który ona mi daje, jeżeli mogę z kimś, nawet na jakiś trudny temat, gdzieś dyskretnie z kolegą porozmawiać, czy z koleżanką, że może nie róbmy tego w ten sposób, bo to nie jest najwłaściwsze. Mailowo to jest strasznie trudna taka operacja do przeprowadzenia. Dla przecież coraz większej rzeszy pracowników, które wchodzą na rynek pracy, świeżo po studiach znowu covidowych, gdzie ta ciągłość bycia w grupie została też przerwana, to już też nie jest oczywiste. I tu mamy kolejny problem, że mamy pracowników, których trzeba w ogóle wdrożyć w kulturę organizacji, w ogóle w kulturę bycia w biurze. Także tych rzeczy jest bardzo dużo i odpowiedzi na nie nie są nigdy proste. Widać, że organizacje mają, teraz przechodzimy do pracodawców, mają do tego różne podejście. Większość w tej chwili eksperymentuje z modelami hybrydowymi, no bo możliwość dania tej wolności decyzji jest niesamowitym benefitem dla pracownika i zaryzykuje takie stwierdzenie, że ona będzie trwać, dopóki będzie rynek pracownika. Jeżeli rynek pracownika zacznie, tutaj coś nam się zacznie dziać, co też jest znowu prawdopodobne, bo rzeczy, które dzieją się na świecie, są mocno niepokojące. Dopiero skończyliśmy COVID, a on już gdzieś tam w Chinach znowu zablokował porty, zerwał łańcuch dostaw, gdzieś jest jakaś ospa paskudna, no i mamy tą nieszczęsną wojnę. Także dopóki ludzie będą mogli się tak zachowywać, na pewno będą z tego korzystać. Bo oczywiście istnieją badania, że pierwsi, którzy zostaną zwolnieni, są ci, których menadżer w ogóle nie kojarzy z twarzy. Co jest naturalną ludzką reakcją. Jeżeli trzeba podjąć taką trudną decyzję, dużo łatwiej się ją podejmuje w stosunku do osób, których nie znamy. Jeżeli chodzi dalej o te modele hybrydowe, to je się łatwiej wdraża w organizacjach, które nie mają pionowych struktur. Tak pokazują badania. To jest dość duże utrudnienie dla firm, które właśnie, nie wiem, kancelarii prawnych albo niektórych firm doradczych, które zawsze wokół partnera czy jakiejś osoby wiodącej mają wianuszek osób, które jakby pracują na efekt finalny tego, no to jest trudniej. Taką pracę przenieść do hybrydy jest dużo trudniej. Albo pracę, która wymaga częstych tak zwanych brainstormingów, czyli w takiej dynamicznej dyskusji, wymiany myśli, żeby coś powstało, co można dalej na przykład rozwijać. Mówimy tutaj właśnie o tym modelu hybrydowym i głównie o jego wyzwaniach i problemach z nim związanych, ale mówił pan też, że pracodawcy starają się to sobie z tym radzić, każdy na swój sposób. I właśnie jakie są te sposoby radzenia sobie? Podstawową sprawą, którą trzeba, żeby w ogóle jakby to znowu jakoś skategoryzować, to jest jakby punkt startu. To jest trochę tak, że COVID przyspieszył pewne procesy, które my w workplace obserwowaliśmy już dawno i często nawet doradzaliśmy tego typu rozwiązania z uwagi na przykład na oszczędności, które to przynosi w przestrzeni biurowej i też właśnie na to, że to zwiększa zaangażowanie pracowników, no bo jest to jakby pewnego rodzaju benefit, który działa w dwie strony. Organizacja ma na przykład miejsce na wzrosty, czyli większą ilość pracowników może obsłużyć w ramach danej powierzchni, a pracownik ma możliwość wyboru. I to super działało. Teraz jest trochę gorzej, bo to właśnie już trochę długo trwa i zaczyna się obserwować przede wszystkim jedną rzecz. Spada identyfikacja pracownika z pracodawcą. To pewnie nie jest odpowiedź na pani pytanie, ale stanowi dobrą bazę do tego, żeby powiedzieć, jak sobie pracodawcy z tym radzą. Możliwości jest dużo. Pierwsza rzecz oczywiście to jest ta płaszczyzna fizyczna, czyli patrzymy, co tutaj możemy zrobić, żeby tych pracowników do biura ściągnąć. To jest najbardziej oczywiste, myślę, że nie warto się na tym skupiać. Druga płaszczyzna to jest płaszczyzna serwisowa, to znaczy, czy my jesteśmy w stanie zrobić jakieś rzeczy, które skompensują pracownikom albo ich zachęcą do tego, żeby przyjść do biura w ramach jakichś rzeczy, które z biurem kompletnie się nie kojarzą. Można sobie wyobrazić i takie rzeczy proponujemy klientom i to przed COVID-em było bardzo abstrakcyjne, a teraz trochę przestało. Na przykład rozszerzanie usług takich, żeby z biura stworzyć takie miejsce, gdzie można załatwić dużo więcej rzeczy. No i to jest przede wszystkim poprawa czy usprawnienia w szeroko rozumianej recepcji czy w administracji biurowej.
Można sobie wyobrazić, że po prostu taka recepcja trochę działa jak konsjerż i załatwia ludziom różne rzeczy z jakichś określonego menu spraw, które oczywiście potem można rozszerzać. Najprostsza rzecz, pranie. Można sobie przynieść pranie, zostawić i jeżeli pracodawca jest super, na koszt pracodawcy, jeżeli pracodawca jest mniej super, może się do tego dołożyć, ale nawet jest to pewnego rodzaju fajna rzecz, jeżeli po prostu to załatwiamy i nie tracimy czasu. Szewc, różnego tego typu usługi, które na przykład w tkance miejskiej coraz trudniej jest znaleźć. To jest taki najprostszy poziom. Można sobie potem wyobrazić różnego rodzaju usprawnienia związane z odbiorem przesyłek, paczek i tak dalej. Nie wszędzie są paczkomaty. Tu też jest całe pole do tego, że okej, chodź do nas, nie bój się, że kurier ci zgubi paczkę. I tak dalej, i tak dalej. Do już takich bardziej abstrakcyjnych rzeczy, jak czy na przykład nasza kawa jest dobra. Czy ona jest na tyle dobra, albo czy w ogóle mamy kawę w biurze, albo czy każemy za nią płacić. Bo też są takie organizacje, które z różnych powodów na przykład nie dają pracownikom możliwości dostępu na przykład do kawy. Ale można iść dalej. Co z żywieniem? Co na przykład w sytuacji, kiedy menadżer organizuje spotkanie zespołu? No to może, żeby to spotkanie było fajniejsze i bardziej efektywne, trzeba stworzyć serwis, który tą wodę, kawę, catering jest w stanie dostarczyć na takie spotkanie, żeby ludzie się po prostu nie rozłazili. I znowu, każda z tych rzeczy jest jakoś tam atrakcyjna, ale ona zdecydowanie zwiększa swoją atrakcyjność, jeżeli byśmy pomyśleli o różnych lokalizacjach. Oczywiście dla lokalizacji w centrum miasta można to zrobić w restauracji, pewnie będzie prościej, ale mamy kampusy. Tutaj sprawa już nie jest oczywista. Dlatego za każdym razem trzeba zrobić bardzo dokładną analizę potrzeb, no żeby nie tracić czasu klienta i też proponować rozwiązania, które faktycznie coś tam mogą zmienić, bo mówimy tak naprawdę o kolejnych rzeczach, które wpływają na to. To jest na przykład taka sprawa, że my mamy bardzo dużo przecież w Polsce biur, które obsługują coś, jakieś byty, które są za granicą, gdzieś. Teraz pracownicy przez te dwa lata już zdążyli policzyć, bo to nie jest trudne, że może nie trzeba mieszkać w Warszawie, może można wrócić do mamy. Mama upierze, mama ugotuje, mama się zatroszczy. A poza tym mówimy też o potężnych zastrzykach pieniędzy, no bo jeżeli ja nie muszę wynajmować, a muszę dwa razy dojechać. No tak, dokładnie. I tu się zaczynają kolejne rzeczy, więc tak naprawdę pracodawcy próbują sobie radzić, uogólniając to znowu, metodą kija i marchewki. Oczywiście wszyscy patrzą na dotcomy i wszyscy zawsze mówią, a co robi Google na przykład. No Google wypracował taki mechanizm, który dostosowuje pensję do odległości od jakiegoś haku lokalnego. I teraz może sobie ktoś siedzieć w domku w górach, tylko że próbuje się sprawiedliwie na przykład naliczać jakieś tam wynagrodzenie właśnie w oparciu o to. I że zarobi mniej niż osoba, która będzie dojeżdżała fizycznie do biura. Niestety metody miękkie mają swoje ograniczenia, bo rzeczywistość jednak jest brutalna i przeliczalna na pieniądze. Już nie mówiąc o takich pracownikach, i takich jest sporo i my to też jakby widzimy i też nam klienci o tym mówią, którzy podejmują jedną, dwie, trzy prace. Też w biurze tą nieefektywność pracownika jest łatwiej wyłapać. Albo to, że te zadania, które mu dajemy, nie absorbują go całego czasu. I ponieważ zwłaszcza Polacy są sprytni i bardzo zaradni, no to jest to z tego, co słyszę. Trochę, jakby to była nasza negatywna cecha. Nie, to jest bardzo pozytywna cecha. Natomiast jakby niekoniecznie być może dobrze była w tej chwili wykorzystywana. Dokładnie. I to też są jakieś takie duże tematy. Tak naprawdę każdy z tych tematów jest potężny. I tutaj my jako firma facility managementowa mamy oczywiście ograniczoną ilość środków, którymi możemy pomóc. Ale widzimy też, że te wszystkie rzeczy związane na przykład ze środowiskiem pracy, one się w wielu organizacjach przesuwają w kierunku HR-ów. Tak jak teraz były albo samodzielnymi jednostkami, albo były gdzieś, to widać, że my jest taka tendencja, że one się tam w tamten rejon przesuwały. To nie jest przypadek, bo budowanie, nie wiem, przynależności do organizacji, tak, zmniejszanie rotacji, właśnie skłanianie pracowników do powrotu do biura albo niezmienianie pracodawcy, bo jeżeli mówimy, gdzie to jest największe wyzwanie, tam, gdzie rynek jest najbardziej konkurencyjny.
Ale mówimy cały czas tutaj o tych pracodawcach, o tych, co oni mogą zapewniać, ale czy tak do końca to są nadal oczekiwania pracowników? Czy to się w ogóle w jakikolwiek sposób pokrywa? I czy te oczekiwania są zależne głównie od wieku, czy jeszcze można wyróżnić jakieś inne czynniki, które wpływają na to, jakie są te oczekiwania? Możemy to uogólnić w dowolny sposób, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, no tu już przechodzimy na taki poziom abstrakcji, że mówimy o sytuacjach, które są w zasadzie jednostkowe. Istnieją na przykład modele badań workplace'owych, które próbują to robić nie na zasadzie na przykład stylów pracy, przynależności do grup wiekowych, tylko osobowości. Mi się to zawsze wydawało bardzo takie abstrakcyjne i muszę powiedzieć, że wręcz nieużyteczne. No teraz jest troszkę inaczej, bo jeżeli mamy wśród naszych pracowników dużą grupę introwertyków, przechodzimy na już bardzo daleki poziom takiej abstrakcji, powiedzmy, psychologicznej, która do tej pory nie była aż taka popularna, jeżeli chodzi o workplace. Zazwyczaj mówiliśmy o celach pracy, jakichś dużych grup, dostosowaniu powierzchni, wyborze mebli, ewentualnie zapewnieniu jakiejś tam dodatkowej infrastruktury i tak dalej. A tutaj już mówimy o jakichś cechach osobowości. Wnikamy trochę też w prywatność pracowników. Tak, natomiast typowy informatyk, czy on musi, jeżeli siedzi cały czas w tym swoim kodzie i ma po prostu super matematyczny umysł, czy on tak naprawdę bardzo musi i potrzebuje wchodzić w te interakcje? No może się okazać, że nie. Jeżeli mamy taką dużą grupę ludzi, no to teraz prawa, co my możemy zrobić, ona się będzie już w tej chwili rozbijać też o kulturę organizacji. Oczywiście z tego będzie wynikać gdzieś to, co my możemy zaproponować, albo jak możemy klienta wesprzeć, bo można sobie też wyobrazić i takie usługi też świadczymy, one się też stały bardzo popularne. To jest coś takiego, że próbujemy tworzyć kalendarze życia biurowego, które odzwierciedlają kulturę organizacji. Dla tych z Państwa, którzy znają kalendarze naściennie, jeszcze pamiętają, takie u babci wisiały tam, że dzisiaj jest 3 marca, tam nie wiem, to tam zasiej marchewkę, a teraz są zimni ogrodnicy, to schowaj tam, nie wiem, nakryj ziemniaki teraz i tak dalej. Teraz to są archiwalne, można to kupić. Tak. No to trochę to przypomina, natomiast sens tego jest taki, że dla pracowników można tworzyć pewnego rodzaju atrakcje, które pomagają im w tym, żeby się znowu zintegrować. Bo teraz, co jeszcze się stało w COVID-zie? Myśmy byli w tym COVID-zie, proszę mnie poprawić, ale prawie 2 lata. Tak. Jeżeli się mylę. No więc dłużej nawet. Jeżeli mamy jakąś tam rotację na poziomie, nie wiem, nawet 30%, to nam się ci pracownicy powymieniali. Oni się nie znają. Tak. Więc ściągnięcie ich i pokazanie im jakiegoś wspólnego celu, to taki jeden wyjazd integracyjny tego nie załatwi. To musi być proces ciągły, bo musimy na nowo to wszystko skleić. I tutaj właśnie tworzenie tego typu rzeczy, które znowu można zrobić też w taki sposób, żeby one trochę poprawiały na przykład świat. No tu mamy zaraz ESG, już nam wchodzi kolejna rzecz, tak? Tylnymi drzwiami. Na przykład możemy myśleć o jakichś formach też w ramach tego, nie wiem, wolontariatu na jakiś cel. No i tutaj znowu mówimy o rzeczach, które przed COVID-em były bardzo abstrakcyjne, albo dotyczyły tylko bardzo wąskiej grupy organizacji, takiej, która mierzyła się i musiała nadbudowywać kolejne płaszczyzny na to biuro, ponieważ musiała się wyróżnić na rynku. Znowu branża IT jest najpiękniejsza chyba tutaj do porównania. Ze względu na to, że stawki, które jakby oferują pracownikom, są bardzo wysokie, warunki są konkurencyjne, więc dodatki, które się daje, no tak naprawdę no nie, już tutaj w tym przypadku nie są kosztem, bo próba ściągnięcia na przykład świetnego specjalisty z jakiejś tam wąskiej dziedziny jest niesamowicie trudna, zajmuje masę czasu, no i powoduje na przykład, że jakiś projekt nie może się zrealizować, więc to są dość poważne straty dla firmy albo utrudnienia. Pomagać takiej firmie? Czy w ogóle uznajemy, że po prostu nie da się takiego pracownika za IT ściągnąć i koniec? Oczywiście, że się da. No, jeżeli byśmy popatrzyli na biura największych, to tam już jakby kilka, jeszcze dobrze przed COVID-em, to jakby siłownia w biurze była standardem. Mhm. Bardzo rozbudowane na przykład żywienie, które miało wszelkiego rodzaju w sobie komponenty i well-beingu, i diversity, inclusion i tak dalej, to też już było standardem. Pracy drugi dom. Dostawanie jedzenia jako po prostu też znowu kolejnego ułatwienia było standardem. Dostosowanie biura do osób niepełnosprawnych
na bardzo wysokim poziomie uwzględniających różne stopnie niepełnosprawności oraz na przykład różne rzeczy, które teraz znowu się robią trochę bardzo oczywiste. No, pojawiały się na przykład osoby niebinarne, które na przykład po angielsku tytułują się bez określania swojej płci. I raz za tym też idzie infrastruktura, no nawet taka bardzo delikatna, jak na przykład kwestia toalet. No to czy mamy tradycyjny podział na kobiety, mężczyzn, czy robimy jeszcze jakąś toaletę i co w tej toalecie ma być. Także tu znowu tych rzeczy, które można próbować tutaj nadbudowywać, jest niesamowicie dużo. Myślę, że początek tej dekady to jest super materiał do jakichś badań socjologicznych. Ja jestem w ogóle troszeczkę zdziwiony, że one nie powstały, bo w ogóle to, dlaczego ludzie nie chcą wracać do biur w Polsce, jest dla mnie jest bardzo zagadkowe. I tutaj nie wiem, czy jakby, bo wszyscy znamy tą rzeczywistość jakiejś tam rodzinno, że tak powiem, animalistyczną, że mamy jakiś ważny telefon, tu pies szczeka, tu dziecko krzyczy, tu nie wiem, to coś innego się dzieje, zupa się gotuje i jest jakiś tam hałas jeszcze z wyciągu kuchennego i musimy się jedynym miejscem, gdzie możemy się schować, no jest toaleta na przykład. I tak funkcjonowaliśmy przez 2 lata. No to biuro chyba powinno być naturalnym wyborem, bo możemy pracować profesjonalnie, jest wygodniej. Dlaczego tak się nie dzieje? Ja muszę powiedzieć szczerze, nie mam prostej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że to jest dużo naszej wspólnej pracy, żeby po prostu te miejsca uczynić przyjaznymi. Albo może odczarować zdanie przestrzeń biurowa i zamienić je na miejsce pracy. Korzystając z takich mi bliskich, ponieważ jestem architektem, pojęć zupełnie urbanistyczno-architektonicznych, no jedno to jest po prostu placemaking i to jest cała taka teoria też wywodząca się z krajów skandynawskich, między innymi z Kopenhagi, znaczy jak uczynić miasto przyjazne, teraz są, znowu to wraca, 5-minutowe miasta i tak dalej, czyli miasta bez samochodów, gdzie wszystko można załatwić za pomocą chodzenia i w jakimś tam małym, bliskim swojemu miejscu zamieszkania, jakimś tam kręgu i tak dalej, co zabawne, to wszystko też już było. My lubimy albo nie lubimy w ogóle wracać do dawnych czasów komunistycznych. Natomiast dawne osiedla były projektowane w ten sposób, że na przykład szkoła raczej starano się, żeby była nieoddzielona na przykład od jakiegoś tam osiedla zbyt ruchliwą drogą. Mhm. Teraz to jest na przykład marzenie ściętej głowy. No, też mieliśmy na przykład podczas COVID-u taki odwrót od miasta. I ludzie się wyprowadzają na przedmieście. Przy tam infrastruktura jest fatalna w Polsce. Nie istnieje tak naprawdę. Nie ma żadnego planowania przestrzennego. I tam już w ogóle o tym miejscu, no to naszym miejscem jest tylko dom. Mhm. Więc i w ogóle nie wychodzenie z niego. Czy to jest takie dobre właśnie ze względów takich społecznych, nawet dla tej tak szeroko mówionej branży IT? Czy ludzie tak naprawdę wiedzą, co sobie robią przez 2 lata takiej alienacji społecznej? Później jest tak trudno wrócić. Myślę, że to też będzie powodowało jakieś problemy psychiczne, nawet wśród ludzi, którzy są introwertykami. Ale mimo wszystko potrzebują jakiegoś kontaktu. Ale ono już powoduje, to też taką rzeczą, która się pojawiła, to są różnego rodzaju infolinie pomocowe. One są wbrew pozorom dość popularne. Ponieważ w tej chwili dostęp do psychologa na przykład no jest trudny, ponieważ tak, po tej pandemii wielu ludziom to przeszkadza. Ponoszą konsekwencje tego i te wszystkie agendy związane z well-beingiem są traktowane bardzo poważnie, ponieważ zarówno problemy uzależnieniowe, jak i poważniejsze problemy no, dają się już zaobserwować w miejscu pracy. Bo to znowu jest, u nas to wszystko jest też takie, że to przychodzi. To tak samo jak problem z szeroko rozumianą samotnością i na przykład fenomen WeWorka, który tak może z perspektywy polskiej nie jest taki oczywisty. No, ten fenomen polegał na tym, że ludzie samotni w dużych miastach po prostu to biurko wynajęte z jakąś grupą ludzi no dawało im szansę na to, żeby w ogóle się poznać w tym fizycznym świecie. To był jeden z mechanizmów, że te coworkingi, które też zawsze były, nagle wybuchły, tak? Więc trendy tak naprawdę, one potem mają jakieś odbicie w fizycznym świecie i mają też odbicie nawet w prostych rzeczach, jak zachowanie naszej pani serwisowej. Bo dawniej było tak, że my staraliśmy się być niewidoczni. A teraz to już jest temat do dyskusji z klientem. No bo znowu, jeżeli jesteśmy diversity inclusion, no to wszystkich pracowników traktujemy tak samo i tych ludzi, którzy pełnią bardzo potrzebne, ale bardzo proste role, no też. Co daje z kolei nam kolejną rzeczą, którą musimy pracować, czyli żeby naszych pracowników ośmielić i też im wytłumaczyć na przykład, że w kulturze korporacyjnej, w której zwracamy się per pan czy pani, wolno im powiedzieć dzień dobry panu, ale znowu, jeżeli mówimy o naszych ulubionych firmach informatycznych, można powiedzieć się ma ziomek albo cześć. To jest okej. I tak samo jest na recepcji. Więc ten czynnik ludzki, zachowania, one też tutaj gdzieś się materializują, nawet w takich kwestiach. I to też jest duża zmiana, bo my mieliśmy to w swojej agendzie, ale znowu w Polsce to było takie dość abstrakcyjne.
O co? No, pani siedzi na recepcji, to niech tam wstanie i się uśmiechnie. Znowu, jeżeli na przykład mamy dużo gości z zagranicy, no to też kwestia szkolenia na przykład i pokazywania wielokulturowości jest kluczowa, bo można kogoś obrazić takim zachowaniem. Tak, zbytni luz na przykład wśród wielu, myślę, Polaków byłby źle widziany też mimo wszystko. No tak, no a jeżeli dochodzimy znowu do na przykład ludzi z Azji, no to tam kwestia tego takiego bardzo formalnego stylu zachowania i nawet skinięcie głową i tak dalej, no jest po prostu standardowa. Dla nas to jest takie za daleko, troszkę za daleko być może z tą uprzejmością ona w naszym kręgu kulturowym byłaby odebrana jako sztuczna, a tam absolutnie tak nie jest. Więc tych zagadnień znowu, które kiedyś gdzieś tam leżały daleko zakurzone w agendzie, teraz tak troszkę one wychodzą. No bo znowu, co jest ważniejsze w ocenie tego, czy świadczy się dobry serwis, czy to jest uśmiech osoby, która go świadczy i szeroko rozumiana uprzejmość, już nie mówię o życzliwości, bo to się akurat w Polsce źle kojarzy. Czy ważniejsze teraz jest to, żeby działał sprzęt AV, żeby on był w zasadzie plug and play i naprawdę się łączył jednym przyciskiem? Czy ważniejsze jest to, żeby ta sala była posprzątana? Czy ważniejsze jest to, żeby na przykład jednym kliknięciem można było sobie zamówić wodę i ktoś ją przyniósł, serwując ją w określony sposób? To już nie są tak bardzo oczywiste odpowiedzi. Według mnie dla każdego coś innego będzie ważniejsze, więc niestety z perspektywy pracodawcy trzeba stawiać chyba na wszystko. Nie idźmy tak daleko, ale to już tak żartobliwie dodam. No jest jakaś piramida Masłowa, która nas naprowadza, co jest ważne, a co mniej ważne. Natomiast tak naprawdę to każdy musi sobie odpowiedzieć jakby czego potrzebuje, co chce i jakby jak daleko z tą agendą chce iść, albo w ilu krokach. I my też w tej chwili w naszej agendzie workplace'owej na przykład próbujemy projektować serwisy. Znaczy te wszystkie rzeczy, o których mówię, próbujemy tak z klientem poukładać i tak zrobić, żeby one dawały ten efekt finalny, którego sobie życzę. Mhm. I teraz, co to znaczy w praktyce? Każdy z Państwa i każdy z nas był w hotelu. Hotel hotelowi nierówny. Mhm. I tak samo obsługa biura i serwisy, które są w biurze. No bo znowu wróćmy do kawy. Mamy, i to jest też najśmieszniejszy może taki przykład, przed COVID-em jedno mleko cisza. Kawa cisza, a teraz może kawa fair trade'owa, wchodzi nowe pokolenie. Mleko jedno. Przy, nie ma takiej opcji. Przy tych wszystkich, że tak powiem, przy tej świadomości żywieniowej, które ma młode pokolenie, no nie ma opcji. Czy to wpływa na decyzję, czy przyjdę do biura, czy nie? I czy to jest ważne, czy jest mniej ważne? No oczywiście, że wpływa. Oczywiście pewnie mniej wpływa niż wredny szef, ale na to akurat nie możemy pomóc. No tak, jak się wybrało takiego szefa, to już nic się nie poradzi. W takim razie przejdźmy tak do konkretnych już rzeczy. Czy może pan opowiedzieć o jakimś konkretnym case'ie, który pojawił się podczas pandemii, a w którego na przykład rozwiązaniu pomagali państwo pracodawcom już tak stricte, żeby nakłonić właśnie pracowników do powrotu do biur? Szef schodzi w dziurawych butach, więc muszę powiedzieć, że zaczęliśmy od siebie. Mieliśmy taki duży temat pod tytułem stworzenie drugiej równoległej siedziby w Warszawie. Był to środek COVID-u i zarówno na tej płaszczyźnie bardzo prostej pod tym, dobra, tam ile my powierzchni potrzebujemy, jak i na tej płaszczyźnie abstrakcyjno-serwisowej, to co my w ogóle, to co się zmieni, jakby co my chcemy też jako firma, która ma pokazać coś naszym klientom, to co my w ogóle chcemy zrobić? No dobra, to wyjmujemy te wszystkie różne nasze mądrości z szafy, patrzymy co tam jest, cholera jasna, one w ogóle nie spełniają jakby tego, co nas czeka. No i musieliśmy, tworząc w fabryce Nerblina tą kwaterę główną naszą nową, musieliśmy to wszystko przedefiniować i to na wszystkich płaszczyznach. W trakcie pandemii dla naszych klientów uruchomialiśmy już pomijając tam bardzo rozbudowane serwisy i techniki zachowania odległości albo czyszczenia, no mieliśmy gigantyczny na przykład na samym początku serwis, który polegał na produkcji na masową skalę różnego rodzaju zabudów z plexiglasu. Więc, no tak, no bo to w okresie pandemii, tak, żeby się na samym początku tak. To było to, a potem to było to. I tak jak na przykład tej agendy Workplace Experience, o której wspominałem, która właśnie próbuje odbić kulturę jakby organizacji na serwis, nie mieliśmy w ogóle u klientów, też teraz mamy na 5 kontraktach. Staramy się robić właśnie różnego rodzaju wydarzenia i różnego rodzaju akcje, które właśnie wspierają kulturę klienta i budują ją właśnie w oparciu na przykład różnego rodzaju akcje charytatywne albo o jakiś po prostu powód, żeby się w tym biurze spotkać.
No to już tak na sam koniec wróćmy do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli do tego, czym się Państwo konkretnie zajmują. Jak pomagają Państwo pracodawcom w przekonaniu tych pracowników do powrotu do biur? Jak wygląda ta agenda, o której Pan mówił? Czy to ile to jest punktów, jak to bardzo jest teraz już rozbudowane? I jakie będziemy mogli obserwować biura w niedalekiej przyszłości? Może też tak z punktu widzenia architekta trochę. Do jakich biur wrócimy i co będzie najważniejsze? Na co będą Państwo kładli największy nacisk w obsłudze budynków? To znowu zależy, o jakiej perspektywie mówimy. Perspektywę roku dajmy sobie, żeby nie było daleko. To jest nieciekawa. Ja myślę, że w perspektywie roku to trzeba tak naprawdę przejść po tych biurach i zastanowić się, co tam się nam zaniedbało i co musimy poprawić i co jest nie tak. Mamy do tego procesy różnego rodzaju, które jakby pomagają jakby okiem zewnętrznej osoby przejść i powiedzieć, dobra, słuchajcie, nie widzi się rzeczy, na które patrzy się codziennie. No po prostu tak jest. Przez COVID też dużo procesów inwestycyjnych czy modernizacyjnych zostało wstrzymanych. One teraz się będą jakby intensyfikować. Jakie będą te biura w perspektywie roku? Na pewno będą bardzo bardziej przyjazne pracownikom. Na pewno będą musiały mieć dużo więcej sal konferencyjnych różnego rodzaju i ten sprzęt, który tam jest, AV, będzie musiał być doskonalszy niż jest. Raczej będzie tam mniej rzutników, będą to musiały być ekrany. To będą też częste u niektórych klientów, a teraz pewnie już znowu standardowe różnego rodzaju takie sale konferencyjne typu telepresence, kiedy jakby w całej organizacji mamy jeden standard sali, po to, żeby nam się wydawało, że jesteśmy razem. To jest na przykład coś, co się gdzieś tam pojawia. Przestrzenie wielozadaniowe, czyli takie, w których mogą się spotkać zarówno małe grupy, jak i duże grupy. Wszelkiego rodzaju sale, w których możemy przestawiać wszystko, aranżować na 1000 sposobów i za tym nadążać sprzęt AV, bo to jest ale pewna to trudność. Widzę to tak naprawdę w nowo budowanych budynkach, a w starych co, będziemy burzyć ściany teraz? Ale oczywiście, przecież to się zawsze działo. Każda zmiana w organizacji, zarówno strukturalna, jak i organizacyjna, no, powoduje, że ona albo rośnie, albo maleje, albo zmieniają się potrzeby. I to nie jest przypadek, że robimy wszystko z gips kartonu, który można łatwo się go pozbyć, ale też możemy budować biura w ten sposób, że one są mobilne w założeniu. Też już nie jest tak bardzo abstrakcyjny, bo tutaj też rynek poszedł bardzo do przodu, ale też mi się zdarzało przed COVID-em pracować z takimi organizacjami, które tworzyły własne systemy tego typu, które pozwalały się praktycznie działać jak Transformers, albo jak klocki Lego, rozbierało się rzeczy i potem składało, bo znowu, jeżeli myślimy o ESG i o pewnych rzeczach, no to te biura zero waste'owe, czy te jakby operacje, które właśnie nie powodują marnowania materiałów, no w tradycyjnej substancji budowlanej, ceglasto-gipsowej, no nie do końca się sprawdzają, tak? To te wysiłki inwestycyjne popełnione, one są większe na początku, potem dają nam te takie mniej oczywiste benefity w postaci właśnie tego, że coś możemy użyć kilka razy, no tylko to trzeba wymyśleć, bo to też nie jest tak, że wszystkie takie rzeczy jeszcze są na rynku, jest ich coraz więcej, ale to jest duże pole dla architektów do wymyślania różnych ciekawych rozwiązań. Czyli podsumowując, biuro będzie elastyczne i bardziej przyjazne. Tak, ale jeżeli byśmy pomyśleli o dalszej perspektywie, to też niestety, znaczy niestety, no dla nas trochę niestety, bo właśnie musimy przemodelować naszą ofertę, no bo powierzchnia raczej, jeżeli to się utrzyma, znowu rynek pracowników, one będą się trochę kurczyć, bo to jest w ogóle zawsze tak, że jeżeli powstaje jakiś benefit socjalny, bardzo trudno nawet w sytuacji kryzysowej go odwołać. Więc wszystkie badania pokazują, że to raczej, jeżeli się nie stanie naprawdę jakaś straszna tragedia na rynku pracy, to to się utrzyma. I teraz co to spowoduje? Biura zamienią się tak naprawdę w centrum kultury organizacji. Teraz co to może znaczyć? No to znaczy mniej więcej, to wyobraźmy sobie flagowy sklep, butik na pięknej ulicy. No w Warszawie takich mało jest, ale gdzieś w jakimś europejskim mieście, gdzie taka tradycja jest. No to jest tak naprawdę emanacja marki, kultury organizacji, pełna zapachów, smaków i tych innych płaszczyzn tego tak zwanego sensu, które oczywiście mają odbicie w tej przestrzeni fizycznej, natomiast będzie ich dużo, dużo więcej i to biuro mi się wydaje jako miejsce będzie musiało być dużo lepsze jakościowo niż jest teraz i dużo w mniej oczywisty sposób będzie wyglądać. My już mieliśmy tą dużą rewolucję przecież z tak zwanego wszechobecnego kalwadosu do kawiarni dla hipsterów. Natomiast
prawdopodobnie to będzie mieć kolejny krok. Czyli ta kawiarnia dla hipsterów z żarówkami na kablach i tak dalej będzie się musiała troszeczkę zmienić jeszcze, żeby te rzeczy miały trochę więcej sensu i były jeszcze bardziej przyjazne i jeszcze fajniejsze dla nowego pokolenia, na którego, nie wiem, Facebook to jest jakiś starość. Tak, to zdecydowanie. To jeszcze nasze pokolenie, to chyba Facebook, tak. A już młodsze to na pewno nie. Patrząc na moje dziecko, to nawet nie chciałoby mieć Facebooka. Ma już takie, że to w ogóle po co mu to. Tak. I znowu, jeżeli to się dla Państwa wydaje trochę abstrakcyjne, to zobaczmy na jak zmienia się język komunikacji. Mieliśmy zdjęcie z tekstem, to był Facebook. Mieliśmy Instagram, to były bardziej zdjęcia. Teraz mamy TikTok, to są już materiały wideo. Tak to się wszystko zmienia i tak samo będą zmieniać się biura. Trochę znowu te wszystkie rzeczy, które już były wiadome i oczywiste i one sobie tak ewolucyjnie rosły, to teraz to przyspieszy i te trendy znowu gdzieś tam daleko, daleko, daleko. Jeżeli popatrzymy na Dolinę Krzemową, która z natury jest takim miejscem, gdzie te zmiany się najszybciej zachodzą ze względu na konkurencję, to takie trendy nam już się da wyłapać i dzieją się tego typu transformacje i tego typu rzeczy. No to życzę zatem tego, żeby ta transformacja przeszła jak najłagodniej, ale żeby pozostawiła po sobie właśnie przyjazne biura przy jak najmniejszym nakładzie Państwa pracy. Zapomnieliśmy to jeszcze powiedzieć w ogóle kwestiach technicznych, czyli jakość powietrza, oszczędność energii itd., itd. To też są te rzeczy, które będą nas kosztowały dużo pracy. No. A znowu wymusi jeszcze inna sytuacja, która teraz jest jakby od nas niezależna i powodują po prostu to wzrosty cen energii. No to jest zdecydowany czynnik, który na pewno zmienia całe myślenie o budynkach, o tym, jak doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście były samowystarczalne. No ale to myślę, że tutaj mówimy o perspektywie jednak przynajmniej 10 lat, jak nie 20. Zobaczymy. życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli na to 10 lat. No może się uda, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Moim i Państwa gościem był pan Jan Pawlik, Workplace Management Director w ISS Facility Services Polska. Panie Janie, jeszcze raz dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję również. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych wywiadów. Do widzenia Państwu.